Mogę wyjść. To są pytania. Dziennikarzy. Ja jeszcze jedno krótkie pytanie w chwili po ludzkich księdzów. Tam też były krótkie i pan widzi, że się stało. Teraz trener stoper. Dlaczego pani mi nie zada pytania? Następnym razem? Sam trener powiedział, że jeszcze odwiedzimy. To ja muszę tutaj jeszcze przyjechać. No chciał pan. Chciałem. Wiecie, powiem wprost. Na taki stadion przyjechać to czekałem. 35 lat. Chociaż nie. Byłem tutaj jako drugi trener stali Rzeszów w roku 1972. Chyba trzecim czy drugim? Drugim. Ja mam prawo mieć sklerozę. I pamiętam, że obserwowałem Legię. Grał Gadocha Nowak. Jak przyjechałem do Rzeszowa, trenerowi Gidykutiemu sprawozdanie złożyłem, to powiedziałem mu, że najgorszym zawodnikiem Legii był Nowak, którego się publiczność śmiała, a najlepszy był Gadocha. Przyjechaliśmy grać z Legią, to Nowak się robił bramki, a Gadocha prawie nie istniał. Także człowiek się uczy całe życie. A ja sobie przypomnę stadion wtedy, a dzisiaj to... Gadocha został dobrze rozpracowany. Ja był bałwany. Idę do domu, żyłem w Jugole. Dziękuję za komplement. Dziękuję. Szkoda, że głównie pod adresem stadionu. Zapraszamy. Żeby była sprawa jasna. Zapraszamy. Co by było za mecz, gdyby nie było nie siekiery, tylko... No. Mi podpowiedzieć. Źle, źle.